Postanowiliśmy połączyć w ramach Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Różne Środowiska w takiej twórczej pracy w wiosennych porządkach na posterunku konnym policji, naszej chorzowskiej policji. I w ramach tej akcji chcę podziękować policjantom za tą służbę, którą pełnią. I seniorzy, i młodzież z zespołu szkół budowlanych będą dzisiaj po pierwsze robić razem z policjantami wspólne wiosenne porządki na wybiegach dla koni, a po drugie będziemy specjalnymi farbami te przeszkody tworzyć, tak żeby konie miały na czym ćwiczyć. To taka inicjatywa chorzowskich mieszkańców. Na co dzień chorzowscy policjanci zespołu konnego pracują na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa. Teraz mieszkańcy postanowili, że pomogą nam w tutaj bieżących czynnościach związanych ze sprzątaniem, z porządkowaniem, coś co robimy na co dzień. Seniorzy i nasza młodzież dzisiaj złapią za grabie, za pędzle i spróbujemy tutaj nieco upiększyć życie naszym policjantom. Widać, jest mnóstwo tutaj nas, seniorów, no i młodzież też, także będziemy, myślę, się integrować w tym sensie, że będziemy pracowali i to jest bardzo cenne. Zajęcie będzie polegało na uprzątnięciu terenu właśnie zieleni, na pomalowaniu jakichś tam fragmentów skrzynek, więc działania takie, które też uczniowie wykonują na co dzień na zajęciach praktycznych u nas w szkole, z tym tylko, że tutaj przy pomocy i współpracy jakby osób też starszych. Składam nogę do strzemienia. Koń już idzie na patrol. Chorzowski Zespół Policji Konnej to 6 funkcjonariuszy i 8 koni. Jeden z koni to świeży nabytek, on przechodzi w tej chwili stosowne szkolenia. Policjanci zespołu konnego pełnią służbę z reguły na terenie Parku Śląskiego, ale nie tylko. Uczestniczą również w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez masowych. W ostatnim czasie zabezpieczali m.in. mecz reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim, ale też coraz częściej uczestniczą również w zabezpieczeniu imprez masowych na terenie całego województwa.